Poczekaj, bo ty jesteś duża, jestem mała. Wiem. Żebelek jest niepotrzebny, nikt nie chce oglądać Żabelka. Ja pijam, nakłamię. Mam glow! Aha. Letnie glow! Witamy was dzisiaj. Podobno w tym sezonie jest bardzo, bardzo modne rozświetlenie twarzy i my postanowiłyśmy skorzystać z temperatur bardzo dodatnich i mamy po prostu natural glow. Ja jestem trochę jak lokomotywa Tuwima. Uff, jak gorąco, puf, jak gorąco. My w odsłonie Beaty. Kozidrek. Teraz płynę, płynę. Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj, jak możecie zauważyć po tym, co mamy za plecami, nie jesteśmy u siebie, lecz w gościnnych progach apartamentu mieszkaniowego Lou Svenssona, którego już pewnie znacie z naszych vlogów, z tego wszystkiego. I tutaj pewnie wjedzie wam jego Instagram. Na dole będzie wpisany jego kanał. Wcale to nie jest próba promocji jego kanału. Chłopak wpadł w kanał, podobnie do nas, no i jakoś musimy sobie radzić. Lecz przychodzimy do was z chodem, bo mówią nadziejni, że chcecie takie rzeczy oglądać, a że my kupujemy, to i wam pokażemy. A dlaczego jesteśmy dzisiaj też w tym wnętrzu, a nie w swoim wnętrzu, tego dowiecie się na samym końcu. Więc cierpliwie oglądajcie nasz film do samego końca. Ja wiem, że możecie przewinąć i po prostu pójść od razu na koniec, ale nie ma sensu, dlatego że wieczór w naszym towarzystwie, czy poranek w naszym towarzystwie jest naprawdę wyjątkowo przyjemny. Tak. Zapraszamy. Pokażemy wam dwie rzeczy, z czego jedna jest moja, a jedna jest Izy. I uwaga, uwaga. Mamy tutaj komentatora na żywo, który komentuje wszystkie nasze zakupy, więc może się okazać, że będzie mówił, że coś jest brzydkie. Jestem jak Przemysław Babiarz. Jestem Przemysław. To są moje baby. Kupiłam sobie dłoń w kolorze złotym w sklepie Tiger, a dłoń wygląda tak. Tak. To jest albo ręka Magdy Gessler, która cieszy się, że coś było dobre. Tak, to jest ręka Magdy Gessler po tym, jak wkroczyła do kuchni rudej z Orange is the New Black. Tak. Albo to jest miarka do makaronu, ile makaronu powinna zjeść jedna osoba. To jest też na przykład taki drapak do włosów. Tak. To jest też na przykład taki przytrzymywacz na szluga, albo na cygaretę. Chyba na cygaro. Na cygaro. Ja bym nie wiedział. Można też zmierzyć coś tam innego w tej wnęce, ale to już będzie naszym sekretem. To by ci musieli wszyscy współczuć. Tak. W każdym razie w Tigerze te rączki były dosyć krótko i były jeszcze damskie dłonie, bo to była jeszcze damska, taka drobna dłoń, która była taka, wiecie, taka zupełnie nie taka jak taka moja. Eteryczna. A ta wygląda w ten sposób, jest w ogóle super truper, zajebista i słuchajcie, te dłonie wszędzie są mega drogie. A ja dałam za nią całe 12 zł. A ja w sklepie Agata Meble kupiłam dłoń, tylko że białą, która jest bardzo ładna. W sumie to miałam zakusy, żeby ją pozłocić, bo wszyscy wiedzą, że ja wszystko złocę. W każdym razie ta dłoń jest bardzo ładnie zrobiona i bardzo fajne jest to, że ona nie jest tak całkowicie błyszcząca, bo to jest taki półmat. Możecie ją postawić jako ozdobę, możecie pogrzebać sobie nią w nosie. Wszyscy wiemy, że są to dłonie, których zadaniem jest cieszenie oka, łapanie kurzu. Kurzołap tak zwany. Na takich dłoniach bardzo ładnie wygląda biżuteria. Ta dłoń kosztowała, kto pamięta ile kosztowała? 34 zł. 34 zł. Kolejna rzecz to będzie szkatuła, którą kupiłam sobie na przecenie w TK Maxie. A powiedz Żabelku jeszcze takie zdanie. Użyteczności jej przeznaczenie, z kogo żeś zerżnęła? Zerżnęłam z niemałą przyjemnością z Lou Svenssona. Bo mi się w ogóle nie podoba. Kojarzycie, nie wiem czy lubicie kadzidełka, jeśli lubicie to super. Do kadzidełek zawsze jest taka tacka. Wkładacie sobie tacka. To kadzidełko. To jest kurwa listewka. No dobra, listewka. Wkładacie sobie to kadzidełko w taką listewkę. I zawsze tak macie. I do kadzidełka, jak jest listewka, ma spadać po kolei spalając się na tę listewkę. Ta. Ale za każdym razem, kiedy palicie kadzidełko, to jest listewka i tak, kubka tutaj popiołu, kubka tutaj, 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 może ze dwa kawałki są na listewce. No cholery można dostać! Za każdym razem, zżynając pomysł z Lou, znaczy no nie do końca, bo on nie ma tego w szkatule, tylko w wielkiej popielniczce. Wsadziłam tutaj ryż. A gdzie jest ten ryż? Wysypałam do pudełka, żeby nie wozić ryżu. Wygląda tak, odpoczywa sobie zjarany Ganesha. Bardzo ładnie jest to zrobione. O, proszę bardzo.
Troszeczkę ten Ganesha przypomina mnie na łóżku. Julię w trakcie trawienia. Chociaż nie wiem, czy z Julią nie jest tak jak z tym pytonem nadwiślanym, że on w pieprzy krowę i pół roku po prostu będzie leżał i nie da znaku życia. Ja ma trzy razy dziennie tak ja miała trzy, to ja bym była taka. Tak, jak nasypiecie tutaj ryż, to wtedy można wbić to kadzidełko na przykład tu. Linię sobie tak po ukosie i ona faktycznie spada. Ten popiół jest super, a potem po prostu zamykacie i wygląda ekstra. A potem co jakiś czas sobie przemieszacie ten ryż z tym popiołem, ładnie pachnie, nic tam tego nie widać. I jak już sobie zapełnicie totalnie tym popiołem ryż, to po prostu wymieniacie ryż. Może też być kasza. To jest z TK Maxa, z przecen i było przecenione na 54 zł, chyba z 99. Można w takim pudełku również przechowywać woski zapachowe, albo jeżeli w ogóle chcecie używać do czegoś innego, to można tam trzymać biżuterię, pieniądze, marihuanę, słodycze, nie wiem, cokolwiek tylko sobie chcecie. I dajcie z tym zakaszu. Kolejna rzecz to jest bomboniera, która jest dość starą bombonierą, prawdopodobnie z jakiejś polskiej huty szkła, ale jeszcze nie doszłam do tego. Jeszcze nie doszłam do tego, z której huty szkła jest ta bomboniera. Jeśli któraś z was będzie wiedziała lub któryś z was będzie wiedział, to możecie mi podpowiedzieć. Przejeżdżając koło takiego bazaru, gdzie panie się i panowie rozstawiają z różnymi rzeczami, które wygrzebali ze śmietnika albo przynoszą z domu, to zależy. Zobaczyłam z samochodu, a ja nie miałam wtedy okularów. Cicho, ja nie prowadziłam tego samochodu, jakby co? I zobaczyłam taką bombonierę i mówię do Izy, wiesz co? Wyskocz i zobacz, jak będzie tania, to kup. Iza już wróciła z tą bombonierą. To jest oto taka szklana bomboniera, która, jak sama nazwa wskazuje, może służyć do przetrzymywania cukierków, czekoladek to raczej bym nie polecała, ale cukierków. Ewentualnie u mnie będzie ona służyła do przechowywania wacików, biżuterii. Nie wacików, ale wacików też, no ale to jest szkło, więc jak co bardziej ktoś niezdarny, to może zaraz zbić. W każdym razie jest dosyć duża, bardzo ładnie wygląda. Jak się wam zbije kopułka, to zawsze możecie sobie zostawić miseczkę. Kosztowała 8 zł. I bardzo mi się podoba, będzie przepięknie wyglądała gdzieś u mnie w sypialni i tak, wiecie, prawda? Kolejna rzecz będzie z Ikei albo Ikea. To zależy, bo wiecie, teraz niby, że się nie odmienia. Oj tam, nie odmienię. Dobra, się. Ale o co chodzi? Słuchajcie, wchodzimy któregoś dnia do sklepu Ikea. I wcale tam nie szłyśmy na wegańskie pulpeciki, wcale przypadkiem nie zaszłyśmy na dział przecen. I słuchajcie, ten dział przecen był zamknięty, bo coś tam remontują i zmieniają i parę, były takie dwa regały wystawione. Tak, no. I taka pani, no dziewczyna młoda, stała młoda w tym regale. Młoda czy nie młoda, ale stała tak. Stała i była taka, wiecie, spokojna, powoli wszystko oglądała i tak zaczęła wyciągać dłoń w stronę rzeczy, którą Iza zobaczyła i zrobiła i ściągnęła jej z półki, jak taka dzicz po prostu. Ta pani się w ogóle nie zorientowała, że ona ją ściągnęła przed nią, ale ja jestem przekonana, że ona po nią sięgała, jestem pewna. Tak, ona po prostu jak obczaiła, nie obczajając, że ja ją jumnęłam, to po prostu zrobiła. Zanim skierowała się po coś innego. Zanim doprowadziła rękę do celu, miejsce było już puste. No bo ja zobaczyłam dużą kopułę. Tak, i to jest kopułka, która jest bardzo popularną rzeczą w Ikei. Można kupić ją zarówno w takim rozmiarze, jak i mniejszą. Jest jeszcze większa? Chyba większej nie ma. Nie, są dwa rozmiary. Największa z tych kopułek. I do czego ona może służyć? Po pierwsze, można do niej wsadzić kwiatka, bo to jest jej główne przeznaczenie, ale zazwyczaj Lu wkłada w nią świecę. Żeby się świeca nie kurzyła, więc i wietrzeje, więc bardzo ważne jest, żeby ją albo gdzieś schować, albo właśnie zamknąć w takiej kopułce. Kolejna rzecz, którą można w tej kopułce wstawić, to na przykład jakaś figurka, która wam się podoba, która jest jakaś bezcenna, która będzie bardzo ładnie wyglądać. My praktykujemy wsadzanie w takie kopułki figurek świętych. I zobaczcie, tutaj można sobie włożyć na przykład taką rączkę i potraktować to jako jedną fajną ozdobę w swoim pokoju, w swoim wnętrzu. Uważam, że to będzie wyglądało bardzo elegancko. I uwaga, ta kopułka ma złotą podstawę, a ty masz taką samą, to też jest Ikea. Tak, i ona ma
drewnianą podstawę. Jeżeli wasze wnętrza będą lepiej prezentowały się nie ze złotym kolorem, tylko z drewnem, no to można też kupić taką samą kopułkę w kolorze, znaczy no z drewnem po prostu. Tak. I tutaj jak widzicie jest w środku świeczka. Te kopułki, te duże, są w cenie 49,99 zł. Natomiast ona na tej przecenie, ponieważ była chyba z wystawy zdjęta, kosztowała 25 zł. Nie wiem, czy dlatego, że Iza ją zobaczyła, że stoi na promocji, to od razu pomyślała, że będzie tańsza, bo jednak 50 zł za taką kopułkę to jest trochę drogo jako słonka do świecy. No tak, bo mamy też małą i mała w cenie regularnej za 29. Kolejna rzecz, którą ja dorwałam i to też w jakimś vlogu wchodziłyśmy, to był vlog, jak jechałyśmy do Pułtuska na lumpeksy, tam po drodze jest jeden i drugi taki, no taki jakiś barak z antykami i zobaczyłam w tym żebaraku lustereczko. Pokażę wam tak, żeby was nie oślepiać, jak youtuberki prawdziwe. Bam, bam, baram, bam. Żebyście się sami nie zobaczyli. O, zobaczcie, jaka ładna witrynka w odbiciu. W każdym razie to jest drewniane, owalne lusterko, które jest przepięknie wyrzeźbione w różyczki. No i teraz oczywiście ja nie byłabym sobą, gdybym ja tych różyczek ja po prostu nie podłodziła. Majnowska wzięła złotol, wzięła pędzel i proszę. Tak, i pozłociłam, bo uważam, że bardzo ładnie to wygląda. To lusterko jest ciemne i te różyczki tak naprawdę nie były widoczne. Ja tak delikatnie pozłociłam, żeby one też nie były takie jebitne i nie rzucały się tak strasznie w oczy. Ale uważam, że to bardzo ładnie wygląda. To lusterko kosztowało... Ono chciało kosztować 40, ale Żebelek mówi 30 i biorę i pan powiedział... Dobra, bo wiecie jak to było, ja je zobaczyłam, poszłam do samochodu. Tak, bo i mówię, jest pierwsza jest do tego, żeby się z kimkolwiek targować. Zawsze mówię, weź i weź. Bo ja wiem, że tak nie do końca prytnie wyglądasz i dobrze mi ktoś opuści, ale chciałam wam powiedzieć, że pan mówił 40, ale ja potem w samochodzie zobaczyłam, że tu była cena 30, więc... Chyba ci za bardzo nie opuścił. Tylko ale łajdotron. Walną wyższą cenę. Moja będzie rzecz kolejna. Nie wiem, czy w waszych miastach też tak jest, że jak zaczyna robić się cieplej, to wszędzie, znaczy wszędzie, co weekend jest garażówka. I możesz przynieść swoje rzeczy, żeby je sprzedać na tej garażówce. A możesz też iść i coś kupić. Tak. No i my byłyśmy na jednej garażówce i dowiedziałyśmy się, że jest druga i się przemieściłyśmy na tę garażówkę i ja znalazłam tam, za panią gdzieś daleko w głębi stała rama, która mi się bardzo spodobała i powiedziałam Izie, że jest bardzo fajna i Iza się zakochała w tej ramie. Tak, chociaż ta rama pierwotnie wyglądała jak takie porządne Zakopauer, Olcza, Poronin i te sprawy. Ale już nie będę, ale już nie będę. Ale to wygląda ta rama w ten sposób i była w kolorze sosny, tak, była, takiego jasnego drewna. Tak, do tego ona była totalnie, wiecie, matowa, jeszcze nie była nawet żadnym papierem ściernym przeciągnięta, była taka dosyć ostra, więc... Można było sobie nabić drzazgę w paluszek. I w środku było paspartu, pod spodem oczywiście taka słodka, mała akwarela, która z początku dokładnie, tak no nie do końca przypadła nam do gustu, ale później się przejrzałyśmy i całkiem nam się spodobała. Potem zobaczyłyśmy, że to jest ręcznie malowane, więc był... Więc i to powiedziała, że ona sobie zachowa tą akwarelę. I ja stwierdziłam, że zrobię to dla niej i ponieważ wiecie, że ja w ogóle nie lubię złocić, to wzięłam i pozłociłam tą, starłam ją najpierw papierem ściernym, potem ją pozłociłam, żeby ona jakby nabrała trochę takiego, takiej ogłady, takiej szlachetności. Żeby nabrała tego, czego mi brakuje. Kosztowała... Ogłada! I kosztowała 25 zł. Tanio. Zważywszy na to, że ta akwarela jest naprawdę, słuchajcie, majstersztyk, to jest chyba robione szpilką, bo są tak detale malutkie. Tak, tak. Spróbuj, może uda się pokazać, nie odbijając. To jeszcze dorzucę dźwięk z tyłu. Mówię do pani, że poproszę właśnie tę ramkę. Ona do mnie mówi, jak się pani tak spodobało, to ja jeszcze jedną taką Japonię małą mamę. Ja mówię, nie, to tylko ze względu na ramę. Ta druga była tragiczna. Kolejna rzecz to również z naszej wycieczki. Do Łomianek. I tam pojechałam, żeby poszukać sobie lustra, ponieważ mam ich w domu za mało, a jak wiecie, muszę się ciągle przeglądać, czy przypadkiem niechcący nie schudłam. To był kabaret. Ten kabaret to jest coś, o czym ja marzyłam. Lu ma tutaj taki kabaret i ja już wielokrotnie chciałam go przenieść do swojego mieszkania, a niestety mi się nie udało, ponieważ podobno jest używany.
Więc jedynie mogłam korzystać z niego tu, a chciałam, żeby był u mnie w domu i zobaczyłam taki kabaret, ale te kabarety zazwyczaj są w takich dużych cenach, tak, zwłaszcza 300 w górę. 300 w górę, czy 4-5 zł. Zwłaszcza jak są kompletne. Kompletne, tak, bo najtrudniejszą rzeczą do dostania do tych kabaretów są buteleczki. Jeżeli nie macie do kompletu, no to ciężko jest dostać taką samą buteleczkę. I uwaga, uwaga, zobaczyłam ten kabaret, zobaczyłam jego cenę. I pomyślałam sobie, i myślałam, że baba z chuja zbadła, że tak tanio. Dokładnie, ale on był troszeczkę ciemny, ja go oczywiście wyczyściłam. Natomiast ja go nie kupiłam, bo ja jakoś tak długo się zastanawiałam i Iza zechciała mi go kupić w prezencie. I po prostu poszła, potargowała się Iza. 70 zł. Tak, dokładnie, zobaczcie. Tak oto prezentuje się ten kabaret. Oczywiście on jest teraz wyczyszczony, więc troszeczkę bardziej błyszczy. Ma taki kolor białego złota według mnie. I sfokusuj się. Zobaczcie, ma piękne kryształowe koreczki, piękne rzeźbione buteleczki. To jest oczywiście wszystko kryształowe. Tutaj jest pieprzniczka, ładnie podnoszone wieczko. Wieczko się nie podnosi. A jeszcze do tego oczywiście w komplecie była łyżeczka. Łyżeczka. I moi drodzy, sami przyznacie, że cena niesamowicie atrakcyjna. Dostałam go w prezencie, także bardzo dziękuję. Kolejna rzecz, tutaj już ku waszemu szczęściu zbliżamy się do szczęśliwego zakończenia. Jest świecznik, który ja znalazłam w second handzie w Półtusku. Kosztował złoty 83. W ogóle się ci ludzie nie znają, a potem ja się cieszę. Był na wagę. On na wagę był. Na wagę. Proszę bardzo, taki prosty. Taki prosty. Tak oto prezentuje się ten świeczniczek na takiej nóżce. Bardzo delikatny. Piękne art deco, jak za kłód 80. Oczywiście platerowane srebrem. On był cały ciemny, ja go to również umyłam specjalnym płynem, który Tajlu polecił. Prosta świeca, biała lub czarna. Majstersztyk. No, kolejna rzecz i to już będzie przedostatnia rzecz tak naprawdę. Również z garażówki. Było tak mocne słońce i coś tak błyszczało, że jak tak błyszczało, to ja nie mogłam się oprzeć i... Że sroka Lulusia podleciała na swojej płachcie. Okazało się, że to są dwie poduszki, bardzo ładne. One są wyszywane takimi metalicznymi... koralikami, są wyszywane ręcznie i one pochodzą z jakiegoś kraju arabskiego. Tak. I te poduszki kosztowały 25, a zapłaciłyśmy 37 ostatecznie za obie. Znalazłyśmy jeszcze jedną rzecz tutaj, która jest nasza, ale się stopiła. Jest to wazon kryształowy. W takim fajnym... I zaszukała takiego wazonu już bardzo długo, kształcie. Dlatego że czasami mężczyźni, którzy nas kochają, dają nam bukiety kwiatów i są to zazwyczaj bardzo okazałe bukiety kwiatów i te okazałe bukiety kwiatów mają bardzo grube pędo. Pędo! Można włożyć taki bukiet i nie dość, że on pięknie się rozkłada, nie wpada do środka, nie ma tak, że wstawicie bukiet i nagle wiecie, 10 minut później pff, wszystko wam spadnie, wypadnie. Jest to wazon kryształowy i w tym wazonie można też kupić na przykład przepiękne peonie, jak jest sezon, i ich tutaj włożyć od cholery i to będzie bardzo ładnie wyglądało. I wazon ten kosztował 30 zł, więc jak za kryształowy wazon, to naprawdę było bardzo niedrogo. To jest rzecz ostatnia, którą dojrzałam tutaj po drodze, jak tu przyszłam, czyli do Lu. I okazało się, że zmienił się tutaj radykalnie wystrój wnętrz w ciągu na przykład paru godzin i jakaś lampa na nie pasuje i nie wie, gdzie ją postawić, więc ja stwierdziłam, że już ją scholuję, wtedy nie będzie miał wyjścia, bo będziecie świadkami tego, że podarował mi tę lampę. Zresztą to już by była druga lampa. Zobaczcie, jaka ładna. Czarny, klasyczny, zakurzony klosz. I piękna, złota kula. Ta kula jest szerokości mojej twarzy prawie. Lampa wygląda naprawdę niezwykle atrakcyjnie. Pasuje do wielu wspaniałych wnętrz. I skąd ona jest? Ona jest z TK Maxa. Tak, jest z TK Maxa. Kosztowała? Kosztowała 199 zł. No takie prezenty to ja lubię. Więc teraz jak już wam pokazałam, że, no, że jest scholowana, to jakby przez zasiedzenie należy do mnie. No ja cię scholuję. Kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasz haul. Trochę starych rzeczy, trochę współczesnych, ale jak widzicie, u nas eklektyzm pełną parą jak zwykle. Jak zdążyłyśmy wcześniej wspomnieć, Lu ma kanał, który dotyczy wnętrz i... Część z was na pewno ogląda ten kanał.
lub o przerwie, wraca na YouTube'a, wraca z filmem. W filmie Lu będzie ogłoszony konkurs i będzie można wygrać naprawdę super fajne nagrody. I tutaj pod spodem wypiszemy Wam kanał Lu i koniecznie musicie na ten kanał zajrzeć, obejrzeć film i zachęcamy Was serdecznie do wzięcia udziału w tym konkursie, rozdaniu, czy jak zwał, tak zwał, bo obiecuję Wam, że w tym konkursie będzie wyjątkowe Lu, bo będzie to Lu i jeszcze ktoś, kogo na pewno znacie. Będzie to gość specjalny i podkreślę raz jeszcze, że nagrody są warte grzechu, także wbijajcie do Lu. A jeśli chodzi o nas, to serdecznie dziękujemy Wam za uwagę. Nie zapomnijcie polajkować, skomentować i jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie, bo nie wypada oglądać i nie subskrybować. Dokładnie, tym bardziej, że też można pokazać, nie kupuj, subskrybuj. Także moi drodzy, zapraszamy Was serdecznie do Lu, do siebie, do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania. Właśnie, komentujcie, komentujcie, my bardzo lubimy Wasze komentarze i zapraszamy Was również na kolejny film. Nie dajcie się upało! Trzymajcie się gorąco! Pa, pa! Pa, pa!